Ten tryptyk kolejny, on jest cały w ciemności i jest w takim ułożeniu wertykalnym. Idziemy do nieba, idziemy w stronę góry, a jednak on cały jest ciemny i jest aż ciemny tak do szpiku kości, bo na dole jest praca umieszczona w gablocie, która jest, jest tam czarny papier, papier czerpany, który jest zapleśniały czarną pleśnią, w której wyrastają grzyby, w której gdzieś tam się kręcą jeszcze jakieś kiełki, które już zostały przeżarte tak naprawdę przez te różne rodzaje pleśni. I ten papier, kiedy go dotykam, on się rwie w rękach, on jest po prostu tak do szpiku jakby trawiony przez tą pleśń, to zepsucie. To jest jakaś taka, wydaje mi się, głęboka metafora grzechu. Tego, jak on może to ciało penetrować, jak w sposób taki niezauważalny no, drąży, jak kornik przedzierając, sprawiając, że nasze ciało staje się próchnem. Wyżej kolejne prace to są też czarne papiery, w których zatopione są muchy. To będzie kolejna praca, która jest gdzieś tam symbolicznie, wydaje mi się, biorąca symbolikę tak bezpośrednio. Te muchy, które podobno te jedne to stworzył szatan. Nie wiem, czy słyszałeś, że muchy są tak darzone estymą generalnie przez człowieka. Jakieś haggadzie, tak? Opowieści. Opowieści, tak. W takim rozumieniu ludowym. No i wyżej na tej najwyższej pracy poza muchami pojawia się szlak metal. To jest też takie nawiązanie. Gdzieś wiele tutaj jest nawiązań do ikony, ale takie oczywiście poszukiwanie tego skarbu, a może pokazanie tego skarbu w ogóle. I tytułem tej pracy jest Światłem ciała jest oko. To jest ten fragment, w którym mówimy o tym, komu służyć i jak służyć. Jednocześnie o pracy, która jest cała czarna, do szpiku czarna, jakby tytułem jej jest Światło. Tak? Dalej w tym fragmencie jest motyw, jest jakby wyjaśnienie, że jeżeli w twoim oku jest ciemność, to jakże to wielka jest ciemność. No i wydaje mi się, że właśnie ta praca jest o tym patrzeniu. O tym, jak patrzeć i czy patrzę dobrze. Ona mnie bardzo porusza, dlatego że wydaje mi się, że działa na dwóch takich elementach. Z jednej strony jest właśnie, tak jak powiedziałaś, taka bardzo haptyczna, że budzi wręcz obrzydzenie czy jakiś lęk, gdzie widzisz no, taką gnijącą jakąś strukturę i materię, a z drugiej strony dotyczka jednego chyba z najmocniejszych fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus mówi właśnie o postrzeganiu rzeczywistości, o widzeniu świata, o tym, co jest uznawane za dobro, zło, za prawdę, kłamstwo, i mówi o jakiejś straszliwej pomyłce, o tym, że twoje oko może być w świetle, ale może być też w jakiejś ciemności. I ta ciemność polega na tym, że coś, co wydaje ci się światłem, w rzeczywistości jest ciemnością, a ciemność z kolei jest odbierana jako światło. I to jest pomyłka, która zdaje się być źródłem tej śmierci i źródłem takiego uwiądu i takiego gnicia, z którego jednocześnie człowiek sobie nie zdaje sprawy, że możesz być nawet takim grobem, nawet jeśli będziesz pobielany, to będziesz wciąż grobem. Nawet jeśli będziesz upudrowany i z wierzchu jakoś konserwowany, to tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś zepsuciem. Myślę sobie, że można być wielkim grzesznikiem, który wiele razy upada, czyni nawet wielkie zło, ale jednocześnie nie jest zepsuty. A kiedy wkrada się w człowieka zepsucie, myślę, że wtedy, gdy traci swoje odniesienie,
do tego, co jest jego światłem, do tego, co jest jego źródłem i przeznaczeniem, czyli do Boga, gdy zamyka się w jakimś horyzoncie doczesności. I chyba tutaj też polega, mam wrażenie, w tej pracy zostaje ukazany jakiś taki paradoks pomiędzy tą linią wertykalną, gdzie u góry jest to złoto, ten fragment, ten szósty rozdział Mateusza mówi właśnie o poszukiwaniu skarbów. I jeśli tym skarbem dla ciebie nie stanie się i dla człowieka nie stanie się źródło, nie stanie się jakaś transcendencja, nie stanie się po prostu Bóg, to źródło, z którego, nie wiem, wychynęliśmy i wychynęło całe stworzenie i ku któremu to stworzenie dąży, jeśli tym skarbem, jak jakimś fałszywym idolem, stanie się coś innego, takie fałszywe złoto, właśnie szlak metal, który nie jest złotem, ale który imituje ci złoto, coś, co nie jest Bogiem, ale wejdzie w miejsce Boga i zaczniesz się w tej rzeczywistości, w tym horyzoncie, w tej doczesności tu i teraz mościć, to pozostanie ci już nie prawda, nie piękno, nie dobro, tylko jakiś interes, jakiś układ i wtedy zaczyna się gnicie, wtedy zaczyna się to, co jest domeną władcy tego świata, Belzebuba, władcy much, czyli proces zepsucia. I ta straszliwa pomyłka, że światło jest odbierane jako ciemność, a ciemność jawi się jako najwyższa mądrość i światło.